Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Stwierdzam kworum. Witam serdecznie wszystkich obecnych członków Komisji do Spraw Unii Europejskiej, ministrów, państwa ministrów, towarzyszące państwu osoby. Zanim przejdziemy do porządku dziennego, chciałam poinformować, że w związku z brakiem projektów legislacyjnych w agendzie posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych, punkt trzeci rozpatrzymy tylko w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustęp 2 ustawy. Czy są uwagi do porządku dziennego? Także słychać, dobrze, już przesuwam. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że komisja przyjęła porządek dzienny. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu pierwszego, czyli informacji o dokumentach Unii, w stosunku do których prezydium wnosi niezgłaszanie uwag. Są to następujące dokumenty Unii Europejskiej w trybie artykułu 7 ustęp 4 ustawy KOM 2018 817 891 892 900 w trybie artykułu 8 ustęp 2 ustawy KOM 2018 744 745 746 749 750 753 759 776 782 783 784 786 791 792 793 797 799 802, 803, 805, 806, 826, 827, 828, 831, 832. Jeszcze trochę ta wyliczanka potrwa, ale musimy zgodnie z protokołem. 835, 836, 837, 901 w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustęp 2 ustawy KOM 2018 734, 742, 755, 758, 761, 762, 764, 766, 767, 768, 769, 772, 777, 778, 779, 781, 785, 787, 788, 789, 790, 794, 795, 796, 798, 801, 804, 807, 808, 818, 814, 815, 816, 818, 822, 829, 830, 838, 842. 843, 844, 846, 847, 850, 851, 852, 855, 857, 858, 860, join 2018, 29, 35, 36. Czy do wymienionych przeze mnie dokumentów państwo posłowie chcą zgłosić uwagi, czy też zgodnie z wnioskiem prezydium możemy je przyjąć bez rozpatrywania przez komisję? Sprzeciwu nie widzę. Stwierdzam, że komisja postanowiła nie zgłaszać uwag do wymienionych powyżej dokumentów i na tym zamykam rozpatrywanie punktu pierwszego. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustęp 2 ustawy informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, która odbyła się w dniach 13-14 grudnia 2018 roku. Rząd jest reprezentowany przez pana ministra Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I bardzo proszę, panie ministrze, o przedstawienie stanowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. Rada Europejska zebrała się w dniach 13-14 grudnia. W agendzie spotkania poruszono na samym początku dalsze przygotowania do negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi. Nie był to punkt poświęcony politycznej dyskusji nad zawartością samego dokumentu, natomiast szefowie rządów odnotowali postęp, jeżeli chodzi o przygotowanie samego procesu negocjacyjnego, czyli przygotowania i selekcji, to są decyzje natury politycznej, tych zagadnień z zakresu WRF, które będą przedmiotem debaty, negocjacji i decyzji, jednomyślnej decyzji na poziomie Rady Europejskiej. Stan przygotowania i dynamika prac nad wieloletnimi ramami finansowymi obarczona bardzo poważnymi napięciami, sprzecznościami interesów między państwami członkowskimi zaprowadził szefów rządów do konkluzji, by spodziewany termin przyjęcia wieloletnich ram finansowych przenieść
na jesień 2019 roku względem pierwotnie planowanego i oczekiwanego przez Komisję Europejską terminu majowego, co jest zdecydowanie bardziej realistycznym podejściem do tego bardzo trudnego procesu. Wielokrotnie mówiłem to na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, że z całą pewnością te negocjacje wieloletnich ram finansowych będą historycznie najtrudniejszymi negocjacjami z uwagi na to, że mapa interesów pozostaje co prawda taka sama, natomiast sprzeczności tych interesów, napięcia między interesami poszczególnych grup państw członkowskich Unii Europejskiej są historycznie bezprecedensowe. Drugim bardzo ważnym z polskiego punktu widzenia tematem było odniesienie się do kolejnego komunikatu strategicznego Komisji Europejskiej na temat przyszłości wspólnego rynku. Polska przywiązuje absolutnie kluczową wagę do rozwoju wspólnego rynku i tego wszystkiego, co się dzieje legislacyjnie w tym obszarze. Komunikat nie ma wartości legislacyjnej, natomiast szefowie rządów uznali, że po pierwsze wobec końca cyklu politycznego w Brukseli, Parlamentu i Komisji Europejskiej należy skoncentrować się na tych wybranych elementach procesu legislacyjnego, które mają szansę być zakończone przed majem. Z polskiego punktu widzenia wśród tych zagadnień najważniejsze są inicjatywy w zakresie rozwoju rynku usług oraz rozwoju rynku energii, w szczególności w obszarze gazu, gdzie mamy do czynienia z bardzo dobrą inicjatywą legislacyjną Komisji Europejskiej, która jest niestety blokowana przez niektóre państwa członkowskie z uwagi na bardzo selektywne interesy państw członkowskich, a nawet branż, czy też poszczególnych konkretnych firm działających na tym rynku. Kolejna dyskusja w tej sprawie odbędzie się w marcu 2019 roku. Kolejna ważna, politycznie niezwykle kluczowa sprawa to temat migracji. Szefowie rządów odnotowali istotny postęp, co jest zgodne z polską analizą również w tej sprawie, jeśli chodzi o zabezpieczanie granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Odnotowano również postęp, jeżeli chodzi o efektywność polityki powrotowej, która jest była niedocenionym elementem unijnej polityki migracyjnej i powinna ulegać dalszemu wzmocnieniu. Odnotowano również rozwój współpracy z krajami trzecimi, o czym jeszcze będę mówił przy okazji odniesienia się do szczytu z Ligą Państw Arabskich. Podobnie postęp legislacyjny już teraz, nie natury politycznej, ale ściśle legislacyjny, odnotowano w zakresie propozycji zmian, reformy rozporządzenia o Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, w szczególności jeżeli chodzi o współpracę z krajami trzecimi i politykę powrotową, ponieważ te elementy proponowanej legislacji przez Komisję Europejską nie budzą kontrowersji. Inne elementy staramy się, aby były włożone w logikę podziału kompetencji między instytucje wspólnotowe a państwa członkowskie, ponieważ w bardzo wielu obszarach potencjalna rola Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej może dotykać dotychczasowych i myślę, że słusznie przypisanych kompetencji państw członkowskich. Jeżeli chodzi o najtrudniejszy element związany z polityką migracyjną Unii Europejskiej, czyli dalsze, bardzo trudne, powoli bardzo postępujące prace nad reformą wspólnotowego systemu azylowego, zwrócono uwagę, że potrzebne jest utrzymanie podejścia pakietowego, czyli traktowania pakietu legislacyjnego wielu aktów prawnych, które się składają na WESA w ten sam sposób, oraz na ścisłe implementowanie przełomowych konkluzji z czerwca 2018, gdzie zwrócono uwagę na konieczność uzyskania konsensusu i wprowadzania elementów ponadnarodowego zarządzania migracją czy też ruchem uchodźczym tylko i wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Polska będzie pilnowała bardzo uważnie tego, aby te konkluzje Rady z czerwca były traktowane z najwyższą powagą i by były implementowane bardzo ściśle, co nie jest, wydaje mi się, stanowiskiem podzielanym przez wszystkie państwa członkowskie, które czasami prezentują interpretację tych konkluzji odchodzące od sensu ich.
brzmienia, od literalnego ich brzmienia. Na końcu wspomnę o szczycie Unia Europejska - Liga Państw Arabskich. Planowane spotkanie jest na 24-25 lutego. Z polskiego punktu widzenia jest to istotne spotkanie. Zdecydowanie popieramy działania Unii Europejskiej w tej sprawie z uwagi na to, że Liga Państw Arabskich może być, potencjalnie może być bardzo ważnym, kluczowym partnerem nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, współpracy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, ale również przede wszystkim przeciwdziałania nielegalnym ruchom migracyjnym. Kolejny element bardzo gęstej agendy Rady Europejskiej w połowie grudnia to reakcja Unii Europejskiej na kryzys na Morzu Azowskim. Szefowie rządów potępili eskalację działań rosyjskich w tym regionie. Jednoznacznie podkreślono wagę, jaką przywiązuje Unia Europejska do prawa międzynarodowego, integralności terytorialnej państw, w tym wypadku Ukrainy, oraz suwerenności tego kraju. Zwrócono uwagę na potrzebę niesienia pomocy wobec regionów objętych działaniami destabilizacyjnymi ze strony rosyjskiej na Ukrainie. Potwierdzono nieuznawanie aneksji Krymu. Zaapelowano o uwolnienie marynarzy i okrętów oraz o przywrócenie normalnego ruchu w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Kolejna sprawa, też nie mniej ważna, to klimat. Spotkanie Rady Europejskiej odbywało się w trakcie konferencji klimatycznej COP24, która miała miejsce w Katowicach. Szefowie rządów odnieśli się do tego aspektu globalnego polityki klimatycznej. Z punktu widzenia wewnątrzunijnego ustaliliśmy, że w pierwszej połowie 2019 roku to Rada Europejska we własnym trybie jednomyślnym będzie przedstawiała reguły i priorytety dla długofalowej unijnej strategii polityki klimatycznej, która w przeciwieństwie do rozwiązań na poziomie globalnym, które dla Polski są komfortowe, są wystarczająco elastyczne, bardzo często przedstawia bardzo istotne zagrożenia dla konkurencyjności polskiej gospodarki i rentowności polskiego sektora energetycznego. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo i obrona. Tutaj ograniczono się do odnotowania dalszej implementacji współpracy strukturalnej nazywanej skrótowo PESCO. Polska angażuje się coraz szerzej w ramach PESCO w kolejne programy. Jesteśmy obecni w coraz większej grupie programów, które są zbieżne z polskimi wymaganiami, oczekiwaniami w zakresie bezpieczeństwa, ale co najważniejsze, wpisują się w logikę bezpieczeństwa NATO. Zwracamy uwagę na to, aby ten rozwój, spodziewany i być może pożądany rozwój europejskiego zaangażowania w zakresie bezpieczeństwa był spójny z już przyjętymi planami NATO, nie tylko z uwagi na to, że znakomita większość państw aktywnych w europejskiej polityce obrony jest członkami również Paktu Północnoatlantyckiego, również z uwagi na to, że nie widzimy żadnego sensu, aby ograniczone zasoby europejskie lokować w sposób niespójny z architekturą i logiką NATO. Ostatni punkt w tej regularnej agendzie Rady Europejskiej to problem dezinformacji. On będzie miał swoje konsekwencje, swój dalszy ciąg i na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych, o której dzisiaj nie mówimy, ale także na planowanym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych, o którym będziemy mówili. Szefowie rządów zgodzili się, że Unia Europejska razem z państwami członkowskimi powinna wzmocnić swoje instrumenty przeciwdziałania dezinformacji, w szczególności w kontekście działań państw trzecich, czy też aktorów niepaństwowych trzecich. Doświadczenie dotychczasowe, w szczególności w okresie kampanii wyborczych w poszczególnych państwach członkowskich, w Polsce to doświadczenie nie jest bardzo bezpośrednio obecne, nie jest bardzo szerokie na razie, przynajmniej pokazuje, że system demokratyczny jest niezwykle podatny na zaburzenia tego typu, zaburzenia natury informacyjnej, w związku z czym Polska zdecydowanie popiera zaplanowane działania w zakresie systemu wczesnego ostrzegania, wymiany informacji na temat problemów dezinformacji, w szczególności, ale nie tylko w okresie kampanii wyborczej. Ta sprawa, która była przyjęta wtedy w połowie grudnia, ma już swój dalszy ciąg efektywny, wykonawczy czy operacyjny. Jedną z konsekwencji tego uzgodnienia jest wzmocnienie finansowe EU Stratcom Task Force, który zajmuje się dezinformacją ze strony naszych sąsiadów wschodnich. Uważamy, że to jest kluczowy kierunek, jeżeli chodzi o zagrożenia dezinformacyjne, dlatego będziemy zachęcali do tego, aby i instytucjonalnie, i finansowo ESDZ, Komisja Europejska, była jak najlepiej przygotowana do tego, żeby przeciwdziałać dezinformacji
ze strony wschodniej. W tych samych dniach szefowie rządów spotkali się również w formacie artykułu 50, czyli w formacie UE27 w zakresie Brexitu oraz w formacie inkluzywnym z udziałem państw spoza strefy euro jako eurogrupa. Ta sprawa nie jest przedmiotem, nie jest objęta informacją, tak jak ona jest sformułowana w drugim punkcie porządku obrad, ale jeżeli byłyby jakieś pytania dotyczące tych towarzyszących spotkań, oddzielnych zdecydowanie, bo to nie są spotkania Rady Europejskiej, to chętnie na nie odpowiem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pana ministra? Nie widzę. Wobec tego pytam, czy jest sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości informacji. Także sprzeciwu nie widzę. Stwierdzam, że komisja przyjęła do wiadomości informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 13-14 grudnia 2018 w trybie artykułu 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 2. Przechodzimy do punktu 3, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019. Rząd jest nadal reprezentowany przez pana ministra Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którego uprzejmie proszę o przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo. Rada do Spraw Zagranicznych, tak jak już wspomniałem, zajmie się wątkami, które były już poruszone w ramach Rady Europejskiej. Pierwszym z nich jest problem dezinformacji. Rada, podobnie jak Rada do Spraw Ogólnych, zapewne wesprze, być może z bardziej szczegółowymi rekomendacjami, plan działania przyjęty przez Komisję Europejską w zakresie dezinformacji. Polska zdecydowanie popiera ten plan nie tylko w zakresie wzmocnienia finansowego East Stratcom Task Force, ale również w zakresie powołania systemu wczesnego ostrzegania. W polskim MSZ będzie powołana komórka, która będzie odpowiadała za uczestniczenie w tej europejskiej sieci, nie tylko po to, aby z niej korzystać i żeby wobec niej monitorować różne problemy, ale również po to, żeby zbierać informacje z innych stolic na temat poszczególnych aspektów, problemów, które mogą być wspólne, ponieważ znaczna część tych problemów ma dość podobną naturę. Dodatkowym elementem tego planu jest współpraca z mediami. Tutaj jest oczywiście bardzo delikatna sprawa związana tylko i wyłącznie z samoregulacją, czy też z ustaleniem właściwych standardów postępowania w tym zakresie. Natomiast plan działania odnosi się również i do tego. Oczekujemy, że bardzo duże platformy medialne, ale również i narodowe media będą brały pod uwagę te rekomendacje, które będą z ostrożnością, oczywiście w szczególności ostrożnością związaną z poszanowaniem, koniecznością poszanowania wolności słowa i prawa do krytyki, będą kształtowane tak, aby nasz system medialny i polityczny był po prostu bardziej odporny wobec dezinformacji, która nie ma charakteru jakby praktykowania wolności wypowiedzi, ma charakter zdeterminowanej, zaplanowanej, wrogiej akcji wobec stabilności poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Druga sprawa to podejście pod konkluzję, ukształtowanie konkluzji szczytu Unia Europejska, Azja Południowo-Wschodnia w formacie ASEAN. Te konkluzje będą skoncentrowane na kwestii bezpieczeństwa oraz łączności. Łączności rozumianej szeroko jako connectivity, czyli wszelkie aspekty łączności są tutaj podjęte. Spotkanie ministerialne odbędzie się na marginesie Rady do Spraw Zagranicznych tego dnia. Ostatnia sprawa to wspomniany już szczyt Unia Europejska - Liga Państw Arabskich. Z polskiego punktu widzenia jest to bardzo cenna inicjatywa Unii Europejskiej związana, jak mówiłem, z bezpieczeństwem, przeciwdziałaniem terroryzmowi i współpracą, absolutnie konieczną współpracą z krajami trzecimi w zakresie przeciwdziałania ruchom migracyjnym. Dziękuję uprzejmie, panie ministrze. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pana ministra w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie chciałbym zapytać, czy jest sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości informacji? Także sprzeciwu nie widzę. Stwierdzam zatem, że komisja przyjęła do wiadomości informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych, która odbędzie się 21 stycznia bieżącego roku w trybie artykułu 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 3. Przechodzimy do punktu 4, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 komunikatu Komisji
do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady, silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej, usprawnienie procesu podejmowania decyzji w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, KOM 2018, 647, wersja ostateczna i odnoszącego się do niego stanowiska rządu, który jest reprezentowany przez pana ministra Konrada Szymańskiego. Proszę uprzejmie o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Wspomniany komunikat wskazuje na potrzebę w opinii Komisji Europejskiej konieczność skorzystania z traktatowej ścieżki tak zwanej małej kładki, małej passerelle, która pozwala traktatowo na wyodrębnienie zagadnień w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, które mogłyby być w przyszłości decydowane na zasadzie większości kwalifikowanej. W przypadku tej propozycji chodzi o kwestie praw człowieka na forach wielostronnych, politykę sankcyjną, misje cywilne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz decyzje określające strategie przedmiotowe i geograficzne, czyli węższe strategie niż generalna strategia Unii Europejskiej w polityce zagranicznej. Chcemy być uczestnikiem tego procesu, więc nie zamykamy żadnej z możliwości. Natomiast stanowisko polskiego rządu jest sceptyczne wobec tego pomysłu. Oczywiście Komisja Europejska ma rację, że tego typu mechanizm wzmacnia efektywność podejmowania decyzji, w tym sensie, że decyzje podejmować jest łatwiej i szybciej. Natomiast nie odbywa się to bez poważnych kosztów. Tym kosztem jest łatwość podejmowania decyzji, które mogą pomijać interesy i stanowiska poszczególnych państw, które w takim wypadku mogą być pominięte. Tego typu ryzyko pominięcia interesów państw członkowskich, wybranych państw członkowskich w tych obszarach, o których mowa, nie jest bez znaczenia politycznego dla jedności Unii Europejskiej. Dlatego zwracamy uwagę na to, że efektywność podejmowania decyzji nie jest jedynym kryterium. Również legitymizacja tych decyzji, reprezentatywność tych decyzji jest ważna. Co więcej, zwracamy uwagę na to, że biorąc pod uwagę koniec cyklu politycznego w Unii Europejskiej, tego typu decyzje powinny być podejmowane raczej przez już nowy parlament, nową komisję, po to, aby tak istotna zmiana instytucjonalna nie była odziedziczona po starym porządku politycznym. O ryzykach związanych z podejmowaniem decyzji w ramach głosowania większościowego już wspomniałem. Dodam, że Unia Europejska nie jest pozbawiona instrumentów, które pozwalają działać wybranym grupom państw członkowskich, jeżeli tego bardzo chcą. Takie przypadki miały miejsce. Jest to element elastyczności systemu unijnego w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Działanie mechanizmu koalicji chętnych, które miało miejsce w kilku ważnych wypadkach, wydaje się, że jest wystarczającym elementem elastyczności, dlatego zwracamy uwagę na to, że zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania mają swoje koszty, rodzą poważne kontrowersje, a na pewno stwarzają ryzyka dla podejmowanych w przyszłości decyzji. Nawet gdyby te decyzje były odpowiadające polskim priorytetom w tej sprawie. Nie oznacza to, że zawsze tak będzie i nie oznacza to, że te decyzje będą wystarczająco silne, ponieważ będą one generowały i tak już nadwyrężoną jedność polityczną Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, sprawozdawcą do tego dokumentu jest pani poseł Małgorzata Gosiewska, którą uprzejmie proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze. Po zapoznaniu się z omawianym dziś komunikatem komisji i stanowiskiem rządu w pełni popieram obawy, jakie wyraził dziś pan minister Szymański. Unijna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa powinna uwzględniać interesy wszystkich państw członkowskich. Komunikat komisji temu przeczy, pokazuje, że Brexit urzędników europejskich niczego nie nauczył, że nie dostrzegają oni lub nie chcą dostrzegać napięć, jakie już są widoczne w relacjach pomiędzy państwami członkowskimi, jak też pomiędzy państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej. Takie działania komisji prowadzą do dalszego pogłębiania różnic pomiędzy państwami członkowskimi. Zmierzają też do nadmiernego już widocznego obecnie wpływu niektórych państw członkowskich na kształt tej polityki. Słuszna uwaga pana ministra dotyczy również faktu, iż tego typu kierunki
działań pokazywane są na końcówce kadencji. Dziękuję panu ministrowi za bardzo trafną diagnozę. Proponuję też komisji pełne poparcie stanowiska rządu przedłożonego w dokumencie. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Otwieram dyskusję. Proszę uprzejmie o zgłaszanie się do głosu. Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego, czy jest sprzeciw wobec decyzji komisji o przyjęciu do wiadomości informacji dotyczącej tego dokumentu? Sprzeciwu nie widzę. Stwierdzam zatem, że komisja przyjęła do wiadomości informację rządu na temat dokumentu o sygnaturze KOM 2018-647 i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 4 i przechodzimy do punktu 5, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustępu 2 ustawy z dnia 8 października 2010 sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady wdrażanie unijnej polityki bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, trzecie sprawozdanie dwuletnie KOM 2018-699 wersja ostateczna i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Rząd jest reprezentowany przez chyba debiutującego na posiedzeniu naszej komisji pana ministra Macieja Langa, podsekretarza stanu w MSZ. Bardzo proszę, panie ministrze, o przedstawienie stanowiska. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisja, dziękuję bardzo. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi społeczność międzynarodowa. Należy podkreślić, że w 2017 roku, już drugi rok z rzędu, liczba głodujących rosła, mimo że wcześniej przez ponad dekadę spadała. Obecnie z powodu głodu na świecie cierpi 820 milionów osób. Począwszy od 2010 roku, zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego państw rozwijających się stanowi znaczący element unijnej współpracy na rzecz rozwoju. Co dwa lata Komisja Europejska zobowiązana jest przedstawić sprawozdanie z postępów Unii Europejskiej i państw członkowskich we wdrażaniu tej polityki. Trzecie sprawozdanie dwuletnie, do którego odnosi się stanowisko rządu, prezentuje działania podjęte przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie w odpowiedzi na zalecenie i konkluzje Rady z 2016 roku. Warto odnotować, że roczna pomoc finansowa Unii Europejskiej i państw członkowskich na bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe wzrosła do 4 200 milionów euro, co daje nam wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego sprawozdania. Priorytetem geograficznym wciąż pozostaje Afryka Subsaharyjska, która otrzymała 53% środków. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej podziela opinię Komisji Europejskiej, że Unia Europejska i państwa członkowskie powinny kontynuować starania na rzecz poprawy efektywności pomocy w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego poprzez lepszą koordynację i komplementarność działań. W opinii rządu RP istotnym elementem działań UE i jej państw członkowskich jest wsparcie kobiet oraz uwzględnienie potrzeb ludzi młodych na wszystkich etapach wdrażania polityki, szczególnie przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Jednocześnie uważamy, że działania Unii Europejskiej i państw członkowskich powinny mieć na celu wsparcie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu oraz budowaniu samodzielnych i odpornych na sytuację kryzysową społeczeństw. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, panie ministrze. Sprawozdawcą do tego dokumentu jest pan poseł Krzysztof Jurgiel. Uprzejmie proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, wysoka komisjo. Ta sprawa dotyczy, tej sprawy dotyczy szereg aktów, które są związane z tym sprawozdaniem. Po pierwsze, milenijne cele rozwoju, których jest 8. W 2010 roku wydano też zalecenia w sprawie pomocy humanitarnej w zakresie żywności. No i wreszcie ten KOM, który dotyczy ramowych zasad wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywności. Następnie, tak jak mówił pan minister, w 2018 roku w listopadzie konkluzje Rady dotyczące poprawy bezpieczeństwa żywności i żywienia, stanowisko rządu, a także też mamy opinię BAS. Kilka słów w zakresie tych dokumentów. Te 8 celów milenijnych stanowi zobowiązanie 199 państw, które
podpisały deklarację społeczności międzynarodowych do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia i poprawy stanu edukacji, a także środowiska. Jeśli chodzi o ten KOM 127, którego dotyczy sprawozdanie, to jest, jaki jest cel tego dokumentu? Po pierwsze, określenie wspólnych ramowych zasad politycznych stosowanych przez Unię Europejską w walce ze światowym głodem i niedożywieniem, a tym samym przyczynienie się do realizacji pierwszego celu milenijnego. Ten cel, przypomnę, to jest zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu poprzez po pierwsze zmniejszenie do 2015 roku o połowę w porównaniu z 90 rokiem liczby ludzi, których dochód wynosi mniej niż 1 dolar dziennie, i zmniejszenie o połowę w porównaniu do 90 roku liczby ludzi cierpiących głód. I dokument, przypomnę tylko krótko, proponuje kompleksowe podejście do bezpieczeństwa żywności poprzez zwiększenie żywności, poprawę dostępu do żywności, zwiększenie wartości odżywczej przyjmowanej żywności, skuteczniejsze zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Także przewiduje maksymalizację skuteczności inwestycji poprzez wprowadzenie krajowych i regionalnych polityk i strategii, harmonogramów interwencji Unii Europejskiej, a także poprawy spójności międzynarodowego zarządzania. Cele priorytetowe przewidziane w tym dokumencie, którego dotyczy sprawozdanie, to jest poprawa odporności drobnych gospodarstw, następnie wspieranie skuteczniejsze zarządzanie, wspieranie polityki w zakresie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego i wreszcie wzmożenie mechanizmów pomocowych dla szczególnie zapóźnionych obszarów. I do tego, tak jak powiedziałem, sprawozdanie, są konkluzje Rady, kilka wniosków z tych konkluzji. Jedna na trzy osoby cierpi z powodu niedożywienia. Po drugie, jest propozycja w tych konkluzjach wyeliminowanie do 2030 roku głodu i niedożywienia we wszystkich państwach. Też jest stwierdzenie, że pogłębia się problem nadwagi i otyłości. 672 miliony osób ma nadwagę, 1,3 miliarda jest też z nadwagą, tą z otyłością. Mamy tam też przedstawione zalecenia, nie będę ich tutaj referował, i też zalecenie takie, żeby wdrażać strategie krajowe na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, ale też apel do Parlamentu Europejskiego, aby przeznaczyć i do państw członkowskich odpowiednie zasoby finansowe na realizację tych zadań. Jeśli chodzi o stanowisko rządu, to tutaj mamy podane, że z powodu głodu cierpi 827 milionów osób i to najsmutniejsze chyba to, że liczba głodujących rośnie w ostatnich latach. Potem mamy odniesienie do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, która zakłada, ona przyjęta w 2015 roku, wyeliminowanie głodu, zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego, lepsze odżywianie, także promowanie zrównoważonego rolnictwa. Nakłady, tak jak mówił pan minister, w roku 2016 wzrosły do 4,2 miliarda, a więc ponad 17%. Największy beneficjent to jest Afryka subsaharyjska, 2,3 miliarda. Stanowisko rządu, pan minister mówi, ale powtórzę, rząd Rzeczpospolitej podkreśla opinię Komisji Europejskiej, podziela opinię Komisji Europejskiej, że Unia Europejska powinna kondolować wysiłki na rzecz poprawy efektywności pomocy w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego poprzez lepszą koordynację i komplementarność działań. Też są wnioski ze strony rządu, jakie należy podejmować działania, więc przede wszystkim strategiczne podejście do kryzysów żywnościowych, wspólne programowanie, jeśli chodzi o Unię Europejską, wsparcie dla kobiet, wspólne systemy monitorowania, wsparcie regionalnego handlu produktami rolnymi, zwiększenie udziału sektora prywatnego oraz zapewnienie inwestycji w badania naukowe i rozwojowe. To są zalecenia, w związku z tym, że w tym raporcie opisane są
zasady działania tych wspólnego programowania. Niektóre państwa to stosują. I wreszcie opinia BAS. Główne konkluzje to, tak jak powiedziałem wcześniej, skala pomocy wzrosła o 17% do 4,2 miliarda. 2,24 miliardy euro wsparcie tych Afryki Subsaharyjskiej i wreszcie Biuro Analiz Sejmowych podkreśla, że poprawiła się koordynacja działań pomocowych i wspólne programowanie. Uważam, że stanowisko rządu jest tutaj zasadne i proponuję przyjęcie tego stanowiska pozytywnie zaopiniować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego dokumentu? Nie widzę. Wobec tego chciałbym zapytać, czy jest sprzeciw wobec decyzji komisji o przyjęciu do wiadomości informacji dotyczącej tego dokumentu? Także nie widzę. Stwierdzam zatem, że komisja przyjęła do wiadomości informację rządu na temat dokumentu o sygnaturze KOM 2018-699 i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 5 i przechodzimy do punktu 6, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 11 ustęp 1 ustawy z dnia 8 października 2010 informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych Unii Europejskiej na posiedzeniu Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa 28 stycznia 2019 w związku z zasięgnięciem opinii komisji w tych sprawach. Rząd jest reprezentowany przez pana ministra Tadeusza Romańczuka, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uprzejmie proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, wysoka komisjo. Wstępna lista punktów do przyjęcia bez dyskusji podczas posiedzenia Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 28 stycznia 2019 roku zawiera dwa dokumenty o charakterze legislacyjnym, pozostające w kompetencjach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji, a są to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględniających w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady nr 32/2000 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzające klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi z drugiej strony. I rząd polski, Polska popiera ich przyjęcie, a powyższe dokumenty były opiniowane przez Wysoką Komisję. Jeżeli chodzi o wstępną agendę posiedzenia Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa, pakiet legislacyjny, będzie dotyczyć wspólnej polityki rolnej pozostającej w kompetencji Ministerstwa Rolnictwa, to w jego ramach zostaną omówione następujące dokumenty. To jest rozporządzenie o strategicznych planach wspólnej polityki rolnej. I tutaj pod punktach to jest nowy model realizacji i tak zwana zielona struktura. I rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków rolnych. Jeżeli chodzi o, odniosę się do kwestii tak zwanej zielonej architektury, to Polska popiera co do zasady idei realizacji celów środowiskowych poprzez wspólną politykę rolną jako odpowiedź na fakt, że rolnictwo należy do sektorów o znaczącym potencjale oddziaływania na środowisko, a jednocześnie jest od niego bardzo silnie uzależnione. Polska chce przy tym zwrócić uwagę na silniejsze ukierunkowanie wspólnej polityki rolnej i związanych z nią wydatków na cele środowiskowo-klimatyczne. Wymagałoby to zachowania co najmniej dotychczasowego poziomu budżetu tejże polityki i pozwoliłoby to utrzymać odpowiednią równowagę pomiędzy poszczególnymi zadaniami stawianymi przez wspólną politykę rolną. Bardziej ambitnym celom w tym zakresie środowiska i klimatu powinny towarzyszyć odpowiednie środki finansowe, dzięki którym rolnicy byliby dodatkowo wynagradzani za podejmowanie wysiłków prośrodowiskowych. Jeżeli chodzi o natomiast w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych, to przedmiotem ostatnich prac były zmiany przepisów w zakresie wina.
spodziewamy się, że prezydencja ukierunkuje dyskusję właśnie na ten obszar w propozycji przedstawionej przez Komisję Europejską. I z uwagi na panujące w Polsce warunki klimatyczne, Polska popiera propozycję rozszerzenia listy odmian winorośli, które mogą być stosowane do produkcji wina. Polska uważa też, że kwestia umieszczenia informacji o wartości odżywczej oraz listy składników na etykietach win powinno być spójne z zasadami znakowania innych napojów alkoholowych, a więc uregulowane w przepisach horyzontalnych, a nie przepisach szczegółowych. Polska popiera kierunek zmian zawarty w propozycji Komisji dotyczącej harmonizacji systemu oznaczeń geograficznych win z systemem oznaczeń geograficznych środków spożywczych. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że Komisja przyjęła do wiadomości informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady do spraw rolnictwa i rybołówstwa 28 stycznia 2019 w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach w trybie artykułu 11 ust. 1 ustawy. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 6. Przechodzimy do punktu 7, czyli rozpatrzenia projektu planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2019, czyli na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Projekt planu pracy Komisji został wysłany do członków Komisji drogą mailową. Komisja powinna przekazać go do Marszałka Sejmu do dnia 18 stycznia 2019 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do zaproponowanego planu pracy? Nie widzę, ale ja zgłoszę z Komisji do spraw wykorzystania środków unijnych propozycję. W dniu 13 grudnia 2018 roku zaplanowaliśmy 4 wizytacje. Te wizytacje zostały już wpisane do planu pracy Komisji. Jednak chciałem je Państwu przedstawić i poinformować o planach podkomisji w pierwszym półroczu tego roku. Pierwsza wizytacja planowana jest w dniach 10-12 marca bieżącego roku na Śląsku Cieszyńskim. Tematem wizytacji będą promocje i wdrażanie systemów jakości żywności w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych, jak również współpraca transgraniczna Interreg w województwie śląskim. Druga wizytacja podkomisji planowana jest w dniach 15-16 kwietnia bieżącego roku w Białymstoku i Suwałkach. Tematem będą budowa międzynarodowej trasy Via Carpatia oraz międzynarodowego korytarza transportowego łączącego północną i południową część Europy oraz stan wykorzystania środków Unii Europejskiej. Trzecia wizytacja podkomisji planowana jest w maju w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Będą rozpatrywania planów budowy kolei mazurskiej do Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czwartą wizytację planujemy w czerwcu w województwie lubelskim na temat wykorzystania środków unijnych przez samorządy oraz wyzwań z tym związanych. Czy ktoś z Państwa w ramach dyskusji chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła i przyjęła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 7. Przystępujemy do spraw bieżących. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:30. Czy ktoś z Państwa posłów chciałby zabrać głos? Nie widzę. Informuję, że na tym porządek dzienny został wyczerpany. Protokół dzisiejszego posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Komisji w Kancelarii Sejmu. Zamykam posiedzenie komisji. Bardzo dziękuję Państwu.